Bartek, co oznacza, że poprzedni odcinek był w poniedziałek, a w poniedziałek był odcinek, który wzbudził potężne emocje. I mam nadzieję, że będzie wzbudzał dalej. Będzie wzbudzał. Będzie, będzie bo to, to się nie skończy. No tak. Mam nadzieję tylko, że ci, którzy z nami dyskutują na Facebooku, przesłuchali ten odcinek. I ci, którzy między sobą dyskutują. Tak. Też polecamy wszystkim, żeby przesłuchać odcinek, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia człowiek, który projektował nowe logo Poznania, ponieważ poprzedni odcinek, czyli 109, był właśnie o tym, kto, jak i, i za ile projektował nowe logo Poznania. Michał mnie tu przyłapał, że nie dosłuchałem do końca, bo zanim włączyliśmy mikrofony, to sobie o tym lo lo minęło. logo podyskutowaliśmy. Oj, człowieku, no, ja, ja słucham tak, jak niektórzy, na raty. Dobrze. Wracajmy może na tory. 110 odcinek dzisiaj, proszę. Państwa. 110 odcinek i tym razem wiem, o czym jest rozmowa. Mów. E tym razem jest rozmowa, no to nie, nie, nie powinienem wściemniać, bo i tak każdy wie, no, z kim jesteśmy. Mieliśmy, mieliśmy wielki temat Mieliśmy wielki temat do symbolu poznania, a teraz mamy, myślę, że człowieka, który sam mógłby robić za symbol poznania, bo trochę tych symboli w poznaniu umieszczał. W tym, no tu się mogę zdradzić, bo jemu się w trakcie rozmowy nie zdradziłem, w tym budynek, który ja naprawdę lubię w tym mieście. Nowy budynek, a niewiele nowych budynków lubię, ale ten jeden lubię. Rozmawiacie o tym? Rozmawiamy no. o tym. No to kto? To kto? Piotr Felkel, czyli właściciel, właściciel, no, trochę już emerytowany, bo oddał dzieciom. Ciężko funkcję przypisać. E, e, tak, ciężko funkcję przypisać się firmy VOX, która się nie tylko meblami zajmuje, ale właściwie całymi wnętrzami, ale też e, właściwie dzisiaj edukator, można powiedzieć, bo właściciel albo współwłaściciel kilku szkół. I jak zobaczycie w rozmowie, to jest jego pasja e, oraz człowiek, któremu poznaj zawdzięcza między innymi, no dobra, no zawdzięcza Bałtyk, nowy, nie, nowy Bałtyk, e, on podkreśla w rozmowie, że współzawdzięcza, bo miał partner w tej budowie, natomiast no dobra, niektórym się ten budynek podoba, innym się nie podoba, pamiętam jak to było po po uruchomieniu go, hey Leszek, paskudztwo. Yy, wstęp miał być krótki. Dobra, twu, koniec. Piotr Felkel, <laughs> e, rozmawiam ja, a Michał się przysłuchuje. Zapraszamy. Jak się panu nowe logo Poznania podoba? Szczerze mówiąc, zwykle w kontekście sztuki lubię poznać autora i posłuchać, co miał na myśli. Tutaj takiej sytuacji nie miałem, więc e, a to jakoś już sztuka? trudno mi jest autorytarnie wypowiadać w tej sprawie. Ja sobie wyobrażam, że praca nad logo jest w sumie bardzo trudna, bo z pewnością mamy wokół Poznania wiele ambicji i chcielibyśmy przy okazji tego logo przykazać różne, różne sugestie. Wiem, że macie spotkanie z autorem, także chętnie posłucham, co opowie, i wtedy też będę miał bardziej wyrobione zdanie. Hmm. Czyli nie, nie doszukuję się w tym logo, co mi trochę przeszkadza, niczego, co by mi kazało pomyśleć o poznaniu w jakimś bardzo jasnym kontekście i tak konstruktywnie. A nie powiedział pani nic złego o tym logo jeszcze. A bardzo niewiele pozytywnych opinii na jego temat słyszałem. No to w ogóle generalnie myślę, że wszyscy ludzie mają taką bardzo głęboko zakorzenioną chęć krytykowania wszystkiego, bo dzięki temu mają, mam wrażenie, poczucie, że przewyższają autorów różnych rozwiązań. Mam taką wspomnienie, że przyszedł do mnie hydraulik i oglądał instalację w piwnicy i mówi, kto to padł tutaj, tak wszystko spieprzył. I ja mówię, no wie pan, znana panu osoba, pana ojciec. A to proszę, tak się można zapędzić w kozi róg. To ja powiem o jednej takiej może nie negatywnej, ale nieco złośliwej opinii na temat logotypu, że on ma być pomnikiem postawionym deweloperom. Przedstawia domek. Deweloperzy w Poznaniu potrzebują pomnika, czy już go sobie postawili? To nie wiem, musi pan ich spytać. Ja sam się nie czuję deweloperem. Ale bywa, że pan bywa deweloperem. Nie no, trzeba tu jasno powiedzieć, to to jest deweloper. Deweloper to jest ktoś, kto ma firmę, w której prowadzi działalność polegającą na tym, że kupuje kolejne grunty, projektuje jakieś budynki, najczęściej mieszkania i je sprzedaje po to, żeby kupić kolejne. To jest rodzaj fabryka domów. Ja się tak nie ustawiłem. Ja mam. Zupełnie inną sytuację. Po prostu na skutek tego, że prowadzę w Poznaniu biznesy już bardzo, bardzo wiele lat, bo właściwie od 1979 roku, stałem się w różnych okolicznościach właścicielem różnych działek. I próbuję je zagospodarować, bo uważam, że sprzedawanie ich to jest najprostsze rozwiązanie. No i między innymi zgodnie z tą wizją, że powinienem zagospodarować odpowiedzialnie. Działkę w centrum Poznania powstała dzięki pracy mojej córki Ewy Konkordia, a ja zbudowałem z Michałem Wodarczykiem i z grupą Garwę z Bałtyk. Także to nie są klasyczne rozwiązania deweloperskie. Ja po prostu zagospodarowuję te nieruchomości, które mam lub mają moi przyjaciele i nie umieją sobie z tym poradzić i namawiają nas na przykład do spółki. Czy to są pomniki Piotra Felkela? Czy ma pan taki pomnik w Poznaniu? Ja w ogóle jestem facetem, który niekoniecznie potrzebuje wokół swojego nazwiska jakąś niezwykłą aurę. I z jednej strony myślę, że jestem w ogóle skromnym gościem, który się nie puszy, jeżdżę do pracy rowerem. No to jakoś tak próbuję żyć. Mogę potwierdzić. jak wielu innych. Bez ochrony pan przybył. Bez ochrony nigdy nie miałem. Natomiast e, bardzo bym chciał, żeby poznałem był. Miastem słynnym z różnych rzeczy i inwestuję de facto w trzy takie obszary. Jeden obszar to jest właśnie Poznań miasto sztuki i próbuję namawiać kolejnych artystów do realizacji w Poznaniu, w przestrzeni publicznej różnych projektów, które zostają tu w tym mieście na zawsze. Po drugie rozwijam i wzmacniam edukację, czyli szkołę podstawową, liceum, uczelnię, kolegium Da Vinci oraz... SWPS, który ma w Poznaniu też coraz lepszą, coraz większą filię, swój wydział zamiejscowy. I trzeci obszar to właśnie zagospodarowanie tych działek, na których mógłbym coś postawić i próbuję robić to zgodnie z zasadą, żeby to były rzeczy wyjątkowe, wybitne, jakoś się wyróżniające w grupie swoich podobnych inwestycji. No i tak powstał Bałtyk, który. Od początku wiedziałem, że ta działka jest w, dla Poznania niezwykle ważna, że ta lokalizacja nie może być błaha i poszukaliśmy razem z Michałem Wodarczykiem najlepszej możliwej pracowni architektonicznej, czyli MVRDV z Rotterdamu. To są ludzie, którzy naprawdę podejmują się bardzo skomplikowanych spraw. Żeby powstał Bałtyk, powstało prawie 300 makiet i naprawdę długo szukali rozwiązania, które... Pozwoliło nam z Michałem uznać, że jest to dzieło sztuki architektonicznej, które my będziemy realizować z radością. Pamiętam wizualizacje, które przedstawiały srebrny wieżowiec, a później wyrósł czarny. Czy tak, to... tak, bo ja wcześniej zrobiłem konkurs dla polskich firm architektonicznych, czy jakby szukałem wiele, wiele lat rozwiązania dla tego miejsca, które byłoby w jakiś sposób niezwykłe i mam wrażenie, że dla bardzo wielu ludzi, którzy mają o architekturze pojęcie, ten budynek jest naprawdę dziełem sztuki. I oczywiście wiem też, że są osoby, które go krytykują, no ale trzeba przejrzeć kilka albumów o architekturze, żeby w ogóle w tej sprawie zabierać głos, więc namawiam do lektury dobrych czy, książek. Czy to nie jest też taki pana znak rozpoznawczy, że nie lubi pan rzeczy, obok których można przejść obojętnie. Wie pan, ja wychowałem się w rodzinie wielkopolskiej. I zawsze stawialiśmy na solidność tego wszystkiego, co robiliśmy. Ojciec był niezwykle pracowitym gościem. Robił wszystko bardzo solidnie. Uczył mnie też takiej pracy odpowiedzialnej. Mama z kolei nauczyła mnie ciekawości. Pokazała mi, że świat, mimo że byliśmy wtedy w czasach komuny, w świecie dość zamkniętym, że jednak można mimo wszystko wyjechać i udało nam się zwiedzać różne rzeczy. Generalnie. Próbuję łączyć tą solidność z taką wiarą w to, że można też przekraczać granice. Tego się może najbardziej nauczyłem w teatrze tańca, kiedy jako szef techniczny Polskiego Teatru Tańca w latach 70. Współpracowałem z bardzo wieloma wspaniałymi artystami, przygotowując kolejne premiery. I tak naprawdę artyści nauczyli mnie, że nie ma granic. Że można zrobić wszystko, że tylko trzeba mieć wyobraźnię, dużo dobrych chęci i w wypadku teatru, wtedy genialnych, starych mistrzów, rzemiosła, którzy byli w operze i byli szefami niezwykłych pracowni. I wtedy odkryłem, że naprawdę każdy sen, który był naszkicowany na kawałku papieru, mógł stać się niezwykłą dekoracją i rozbudzać ludzką wyobraźnię. A jeździliśmy z polskim teatrem tańca po świecie. I widziałem, jak entuzjastycznie przyjmują nas w teatrze Champs-Élysées w Paryżu i w Niemczech, i w Moskwie, i w Sztokholmie, i w bardzo wielu miejscach. Więc widać było, że ta praca nie poszła na marne. Także współpraca z artystami to jest tak naprawdę nauka tego, że można marzyć i że te marzenia są zajebiste pod warunkiem, że się je zrealizuje. No ale w biznesie to się jeszcze liczy, żeby pieniądze przyniosły. No tak. pani no pan jest biznesmenem, no, nie ma co ukrywać. No to zawsze jest ryzyko, tylko że ja w tej mojej polityce deweloperskiej nie stawiam zysku na pierwszym miejscu. Oczywiście nie mam w planach dokładania do tych inwestycji, ale nie muszę na nich zarabiać kroci. Poza tym mam już jeden element zwykle, że tak powiem, we własnych zasobach, czyli działkę. Czyli nie muszę kupić działki, nie muszę wziąć kredytów w banku na wszystko, nie muszę. Działać pod silną presją finansowych tabelek, ale oczywiście też nie chcę dokładać. Budynek Bałtyk wymagał od nas pewnego ryzyka, bo było jasne, że tak dobrze zbudowany budynek, taki wyjątkowy budynek, nie będzie najtańszym biurowcem w Poznaniu. No i musieliśmy postawić na jakość. Ta jakość nie polega tylko na jakości biur i wnętrz, ale też na bardzo dobrej lokalizacji tego budynku i wiele firm uznało, że mogą płacić o 1 czy 2 euro więcej niż w innych biurowcach, tylko dlatego, że są w Bałtyku, co się przełożyło na ich świetne relacje z kontrahentami, bo kontrahenci uważali, że tylko dobra firma może być w takim miejscu i jakby łatwiej było im budować własny marketing, też w oparciu o to, że tu jesteśmy. No właśnie tak mi przyszło do głowy, że to jest jeden z nielicznych budynków w Poznaniu, przy którym nie trzeba podawać adresu. W ogóle, jaki jest adres w Bałtyku? Zwierzyniecka 3. No to się w końcu dowiedziałem. Bardzo proszę. Do, do, gdzie masz biuro w Bałtyku? Piąte Wystarczy. piętro. Tak? Wystarczy. Tak. No do, do, dobra. Nawet jak się nie wie, które piętro, to konsjerż powie. To jest też zaleta. E, to, to Bałtyk to jest trochę taki pa, pański pomnik, ale nie ma pan Nie wrażenia... mój, bo jak mówię, po pierwsze nie jestem jedynym właścicielem, tylko 50-50 właśnie z firmą Garvest. Po drugie, uważam, że bardzo wiele intelektualnych, różnych decyzji trudnych podejmowaliśmy wspólnie właśnie z tą ekipą z Garwestwu zwłaszcza z Michałem, który ma ogromne doświadczenie. Mam też oczywiście tam swój wkład, ale byłoby nieuczciwe, gdybym przyznał sobie prawo, że to ja jestem twórcą Bałtyku. Dobra. To teraz będzie następny obiekt, który będzie pan też współtwórcą. Aura się będzie budować. No tak, zaczynamy pracę. Zielono będzie, nie czarno. No tak, to jest e, wynik, po pierwsze tego, że sam dojrzewam i rozumiem wagę tego, że bycie blisko przyrody natury ma niezwykle cenny dla człowieka wymiar. Trochę to wynika z faktu, że ja się w międzyczasie wyniosłem na wieś i mieszkam właściwie w Puszczy Noteckiej. I ten kontakt z bliską przyrodą jest dla mnie dzisiaj bardzo cenny. I Szukałem pomysłu, rozwiązania, które dałoby nam w mieście też taką radość bycia blisko z naturą. Aura będzie miała obie główne elewacje w zieleni. To będzie 140 tysięcy roślin, które od kilku lat już testujemy na takich próbnych ścianach. Ale efekt będzie taki, że wychodząc na balkon, będzie można powąchać kwiaty albo sobie zerwać nawet te, które urosły. Nie mówiąc o tym, że taka otulina zieleni powoduje, że budynek jest znacznie bardziej odporny na upały i też znacznie bardziej odporny na mrozy, bo ta zieleń go chroni przed gwałtownymi zmianami temperatury i w efekcie będzie znacznie mniej energii zużywał, a ponieważ całe podlewanie tej zieleni będzie zautomatyzowane i w ogromnej części oparte o deszczówkę to nie będziemy dla miasta uciążliwi, biorąc pod uwagę właśnie pobór wody, a z drugiej strony, mam nadzieję, że ta ściana będzie funkcjonowała bardzo dobrze od tej strony żywotność tych roślin, bo ten system nawożenia on też, ten system nawadniania pozwala też nawozić, czyli ja mogę tam dosypywać różnych potrzebnych minerałów, i w zależności od kondycji roślin, pomagać im funkcjonować w tej sytuacji. Także Współpracujemy z Akademią Rolniczą, właśnie z Uniwersytetem Przyrodniczym i z Politechniką, żeby to zrobić możliwie najlepiej i żeby lokatorzy mieli wiele radości z faktu, że ta zieleń jest tak blisko. A jest pan przekonany, że będzie wyglądała tak jak dziś na wizualizacjach? Wiele zrobiliśmy w tym kierunku, żeby to się powiodło. Tak jak mówię, od kilku lat, chyba sześciu, prowadzimy takie próbne ściany na których sadzimy różne kolejne rośliny, eliminujemy te rośliny, które się nie, nie radzą sobie w tych warunkach. I jestem pewien, że to będzie idealnie działało. Zresztą to jest, jak pan może wie, Apart hotel, którego znaczną część zachowam dla siebie po to, żeby wynajmować ludziom mieszkania. Także ja będę właścicielem dalej dużej części tych mieszkań. No to był jeden z zarzutów, jakie zaraz po ujawnieniu informacji a że panu zarzucono, że, że to w rzeczywistości powstaje obiekt na terenie nie mieszkalnio, mieszka, nie przeznaczonym na mieszkalnictwo, tylko, tylko usługowym bardziej. I że jako taki chwyt dewelopera właśnie. Nie pierwszy w Poznaniu zresztą. No to jest w ramach tej samej opowieści, co zaczęliśmy dyskusję. Ludzie ubóstwiają krytykować. Z krytyki wyciągają szybko wnioski, że są mądrzejsi, lepsi, uczciwsi od osób, którym robią jakieś wymówki, wytyki. Ja trochę tej dyskusji, czy ja rozumiem, że ona wynika głównie z niewiedzy, więc tak jakby trochę rozgrzeszam tych krytyków z faktu, że różne rzeczy tam się pojawiają i zarzuty. Ta niewiedza wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, trzeba jasno powiedzieć, że to, że budujemy aurę, wynika z faktu, że wiemy, że w Poznaniu jest bardzo wiele osób, które pracują tutaj, mimo że ich dom rodzinny jest często daleko. To są i amerykańscy generałowie, i to są szefowie firm, które w Poznaniu funkcjonują i zostali delegowani do pracy w Poznaniu. I w ogóle uważamy, że mieszkanie na wynajem długoterminowy jest niezbędną częścią rynku, który kształtuje przyjazne miasto. Więc jakby uważamy, że, że bardzo wiele osób będzie chciało w zależności od swoich potrzeb wynajmować większe lub mniejsze apartamenty, w których będą mieszkali rok, pół roku, dwa lata w zależności od potrzeb. My im dajemy pełen serwis. To znaczy, możliwość tego, że, że to mieszkanie jest sprzątane, pościele są wymieniane, że jak trzeba, zrobimy im zakupy, że umyjemy im auto, że przygotujemy im rower do wiosennej tury po mieście i tak dalej. Wszystko to po to, żeby Poznań był miastem przyjezdnym dla różnych ludzi. Teraz to nie będzie zwykły hotel, do którego codziennie podjeżdżają dwa autobusy nowych gości, którzy przyjechali na Poznań, ale to będzie przestrzeń. Wynajmowana z, z myślą o ludziach, którzy mają inne potrzeby niż jednodniowy nocleg w Poznaniu, po to, żeby pójść na stary rynek i wyjechać do nie wiem, innego miasta. Także to nie jest klasyczny hotel, ale jak słucham tej dyskusji, to też zastanawiam się, co budzi takie kontrowersje, bo już pomijam to, że to nie są klasyczne mieszkania do kupna i mieszkania, tylko. No jednak... Mówmy do... się, że nie dla każdego. No, a gdzie jest. A, a proszę mi powiedzieć, co jest dla każdego. Są małe i duże samochody. Powietrze, są... powietrze jest dla każdego. Nie każdy ma równie czyste jak ja na wsi, więc też mógłbym być atakowany za to, że oddycham lepszym powietrzem, i to zrobiłem świadomie, mieszkam. W puszczy, żeby mieć świeże powietrze i czystą wodę. No Tak człowiek, nic nie jest dla każdego. Każdy musi jakoś znaleźć swoje miejsce w życiu i to, że są przestrzenie bardziej lub mniej luksusowe, Bardziej lub mniej kosztowne, to, to naturalne, bo to jest też powód, dla którego chcemy zarabiać więcej, pracujemy więcej i to jakoś nas mobilizuje do wysiłku. Dlaczego? No bo chcemy z małego pokoju przenieść się do mieszkania, które ma trzy pokoje. No i to jest naturalna ambicja, ale w kontekście tej aury, żeby do niej wrócić, to tak naprawdę to, że to są przestrzenie. O wysokim standardzie wynika z wielu przyczyn. Po pierwsze, z tego, że to jest bardzo ważna centralna lokalizacja. Po drugie, że jest świetne otoczenie, które pozwala wielu ludziom mieć też jednocześnie blisko do pracy i blisko na spacer nad wartę. Lub jeszcze bliżej na teren sportowy, który jest za oknem dosłownie. Także to wszystko razem każe nam. Zbudować w tym miejscu nie tanie mieszkania na wynajem, czy tani hoteli typu hostel, tylko po prostu budujemy bardzo dobrze wyposażone apart hotele, apartamenty dla osób, które są zamożne. Wśród znajomych też są pytania o to, czy nie warto z ich punktu widzenia sprzedać domu i przestać zajmować się ogrodem, na co już powoli nie mają siły. I nie wynająć sobie dożywotnio takiego mieszkania, gdzie mają właśnie serwis, gdzie mogą rano poprosić, żeby ktoś im kupił bułki i przyniósł, a po południu mogą pójść do sauny i mieć masaż. Także po prostu to jest jedna z możliwych wersji na to, żeby żyć tak, jak się chce i znaleźć miejsce właściwe dla siebie. Oferta musi być szeroka, tak jak mówię, od najtańszych hoteli, często urządzonych w bloku takich hosteli, czy tam jakichś bitów, takich no po prostu tanich pensjonatów, a kończąc na tym, że są luksusowe hotele i luksusowe apartamenty. Nie widzę, żebym naruszał czyjeś tutaj e, wartości, czy interesy, a z kolei z innej perspektywy miejskiej na przykład jest tak, że to będą zgodnie z przepisami apartamenty, za które będę płacił wyższe podatki niż za mieszkania, czyli miasto będzie otrzymywało więcej kasy ode mnie niż od kogoś, kto by sprzedał mieszkania ja, i wybudował ja mieszkania. Ja przeciwko temu nie protestuję, bo to jest taki odwieczny dualizm, można powiedzieć, bo poznańcy chcieliby mieć piękne miasto, wszyscy chcielibyśmy mieć piękne miasto, ale zapominamy trochę, że to, to piękno, ta piękna architektura też kosztuje. Jak ma być mieszkanie tanie, to najprościej jest budować z klocków. No, są też ziemianki, różne inne tańsze formy, nie? Ale generalnie... Najgorzej jak jest droga ziemianka, bo to też się zdarza tak, niestety. Tak, tak, tak. Norweski model. Tak. Ale jest jeszcze inna opowieść, o której trzeba pamiętać. Poznań jest miastem stosunkowo zamożnym. Nie, jest tutaj bardzo małe, a właściwie zerowe bezrobocie. Ty... Naszą szansą jest to, żeby Poznań był miastem, które połączone jest wieloma nitkami ze światem. To, że ja myślę o tym, żeby szefowie firm, którzy inwestują w Poznaniu, mieszkali w dobrych warunkach, to jest sprzyja temu myśleniu o rozwoju miasta. Także inna sprawa, że wiele moich inwestycji wcześniejszych zmieniło to otoczenie i cały kontekst Jestem też przekonany, że aura wpłynie pozytywnie na zachowania naszych sąsiadów i podniesie prestiż tego miejsca. Udaje pan, że inni zaczną budować lepiej? Nie, mam przede wszystkim na myśli to, że najbliższe otoczenie, bo czy, trzeba za że my budujemy aurę na terenie, który jest dzisiaj e, kupą krzaków, śmieci i miejscem, w którym nie ma szansy nawet wejść. To nie jest miejsce dostępne i przyjazne dla sąsiadów i obywateli i mieszkańców. Przez ten nasz projekt oczyścimy cały ten teren, dzisiaj podzielony małymi płotami na jakieś pseudodziałki. Wszystko to zostanie wyczyszczone, poukładane, zostanie wprowadzono wiele dobrej, pięknej zieleni, też takiej rosnącej w gruncie i powstaną ścieżki spacerowe, ławki, także to się stanie miejsce dla, dostępne dla wszystkich poznaniaków. Natomiast o tym pozytywnym wpływie i też takich naszych próbach myślenia o tym, jest to, że chcemy z sąsiadami, czyli z klubem sportowym i z rugbystami rozmawiać o tym, żeby powstał może wspólnie przez nas sfinansowany plac zabaw, żeby to miejsce szło w dobrą stronę. I ja wiem, że takie możliwe zachowania są. Nie wiem, czy pan pamięta, ale jak powstawał budynek na Kutrzeby, czyli wtedy Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, a dzisiaj Kolegium Da Vinci, to w tamtych latach, kiedy ja budowałem ten pierwszy obiekt, to było cały ten teren ulicy Kuczeby. To były baraki, slamsy, garaże. I to była taka właściwie e, nieużywana specjalnie bocznica kolejowa, gdzie tam na końcu były jakieś kontenery. No to była ulica, na którą było strach wejść, już nie mówiąc o tym, żeby to było przyjemne. No już nie mówiąc o tym, że w ogóle tam nikt nie chodził. Tam nikt nie, nie chodził. chodził. No było strasznie. I budowa naszego budynku uczelni od, od, odwróciła całą tą filozofię. Pojawiły się nowe, piękne budynki, powstały budynki mieszkalne Atanera, i cała ulica jest dzisiaj miejscem, w którym tętni życie. W którym ja z kolei wprowadziłem między innymi po pierwsze studentów i uczniów, bo tam jest też liceum, ale powstała też aula artis, która służy całemu miastu. I je, w niej codziennie właściwie coś się ciekawego dzieje. Już nie mówię o tym, że sam zapraszam co jakiś czas do poznania znanych artystów, a to Krystynę Jandę, a to kolejne spektakle Seweryna, innych, i robię to z myślą o tym, żeby Poznań był fajnym, ciekawym miastem dla innych ludzi, więc mam pewność, że ten zabieg też mówię o tym zabiegu, czyli budowie aury, też wpłynie na otoczenie i to będzie piękny kawałek Poznania i na to stawiam. Ja to trochę te pytanie nie zadaję jako zarzut, tylko trochę zmierzam do tego, bo trudno panu robić zarzut z tego, że dla wielu mieszkańców Poznania to już nie jest miasto dla dla biednych ludzi, czy, y, bo jest za drogie, mieszkaniowo również, ale to raczej można zarzut dla władz miasta mieć o politykę mieszkaniową, niż dla kogoś, kto takie rzeczy buduje. E, więc porzućmy temat, chyba że, chyba że ma pan pomysł dla władz miasta y, na politykę mieszkaniową, która zadowoli każdego. Ja trochę zwalniam miasto z odpowiedzialności za różne zaniechania. Przede wszystkim dlatego, że poprzednie 8 lat y, było tak ustawione, po stronie finansów państwa, że miasta zostały bardzo osłabione i ich dochody zostały przekierowane do Warszawy, do centrali. W efekcie miasto cierpiało na gwałtowny spadek środków, mimo inflacji i mimo nowych problemów typu COVID i tak dalej. Także generalnie uważam, że w mieście jest dużo dobrej woli, nie zawsze starcza pieniędzy na te różne dobre pomysły. Wśród nich z pewnością budownictwo takie tanie, socjalne dla osób, które zarabiają mniej jest z pewnością zrealizowane z ogromnym opóźnieniem, jakby można nawet powiedzieć, że właściwie nie jest realizowane w skali, której on potrzeba. Więc tutaj chętnie się podzielę doświadczeniem, bo ja umiem też, jak każdy... Biznesmen zarabiać też m.in. dlatego, że umiem optymalizować koszty, bo jak pan wie, bogactwo nie bierze się tylko z wysokich cen, ale też z mądrego wydawania pieniędzy. No właśnie, a do tego jeszcze dojdziemy. Ktoś pytał pana z miasta o radę? Ja, ja mam dobre relacje i z prezydentem Jaśkowiakiem, i z, a jeszcze dużo lepsze i takie owocne, w różne zachowania pozytywne z pre, wiceprezydentem Jędrzejem Solarskim i Yy, widzę w mieście wiele pozytywnych zachowań. No, z prezydentem Solarskim realizujemy regularnie projekt pod tytułem Poznań miasto sztuki i co roku udaje nam się zrealizować kolejne dzieło sztuki, które pojawia się w przestrzeni miejskiej, dzięki czemu Poznań staje się też miastem znanym w świecie, bo na przykład nie wiem czy pan wie, ale w 2019 roku taki magazyn Wallpaper uznał, że to temy Alicji Białej, te które są pod czaratonem, to jest jeden z dziesięciu najciekawszych artystycznych incydentów w przestrzeni publicznej i miejskiej. I Poznań znalazł się między miastami typu Tokio, Nowy Jork, Amsterdam i tak dalej. Także... I to nie wynikało tylko z moich pomysłów na to, jak to, ten projekt Poznań Miasto Sztuki realizować, ale dostałem też uczciwe wsparcie ze strony miasta. Nie czuję się niestety kompetentny, żeby rozmawiać o sztuce, ale... To jest też Pana wyróżnikiem, że jest Pan jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym, no dobra, nie jedynym, ale jednym z nielicznych poznaniaków, bogatych poznaniaków, umówmy się, którzy z tą sztuką i ze swoim zamiłowaniem do sztuki wyszli do ludzi. Nie trzyma Pan ich zamkniętych na kłódkę. No tak, tak. To były właściwie dwa kroki w życiu. Tak jak powiedziałem, pracowałem w Polskim Teatrze Tańca i tam nauczyłem się pracy z artystami. Zrozumiałem, że jako prosty inżynier, odlewnik, jestem dla nich cennym parterem, jeżeli tylko razem chcemy coś zrobić. I to ośmieliło mnie do tego, żeby potem zrealizować grupę rzeźb. Abakanowicz, słynnych, nierozpoznanych. Abakanowicz od dawna marzyła o tym, żeby gdzieś w przestrzeni publicznej pojawiły się jej rzeźby. I dzięki. Koledze Maszewskiemu, niestety już nieżyjącemu, udało się ten projekt wdrożyć w życie. Namówił Abakanowi do tego, żeby ta realizacja właśnie była w Poznaniu. To się zbiegło z tym, że Poznań obchodził 750-lecie lokacji i miasto uznało, że to jest świetny pomysł, żebyśmy to sfinansowali razem. W efekcie. Połowa pieniędzy potrzebnych na stworzenie tej grupy rzeźb przyszła od miasta, a drugą połowę ja sam sfinansowałem, i w ten sposób powstało sto kilkanaście rzeźb odlanych w śremie, czyli też tu bliżutko. I Abakanowicz przeżyła swoje niezwykle e, szczęśliwe chwile. Przyjechali jej e, różni kolekcjonerzy i znawcy jej sztuki z całego świata. Także to było wielkie święto w Poznaniu, rzeźby do dzisiaj stoją, a parę lat później podjęliśmy próbę zbudowania drugiej takiej grupy rzeźb, które się nazywają Agora i tym razem z pieniędzy Ministerstwa Kultury i Sztuki zrobiliśmy to dla miasta Chicago i do dzisiaj Agora stoi w Chicago, koło, w Parku Millennium, tuż koło słynnej hali Franka Guerego. I ludzie w Chicago uważają, że to jest bardzo ważna część ich e, takiej tożsamości miejskiej i utożsamiają się z tym. Wydaje mi się, że ta sztuka prezentowana publicznie ma jedną cechę. Jest tak ciężka, że nie sposób jej ukraść. A no to, wie pan, jest pan w błędzie, bo nierozpoznanych przez wiele lat pilnowali koledzy z słynnej fundacji Barka. Bo były próby na e, e, złomiarze przychodzili z takimi dużymi młotkami, licząc na to, że paroma uderzeniami Ukruszymy. połamią to, ukruszą i wyniosą. No to żeliwo jest przecież. Żeliwo, nie? tak. Więc to było prawdopodobne zagrożenie. I w efekcie dogadałem się z Fundacją Barka, że oni za nieduże pieniądze postawili tam przyczepę kempingową, która stała wiele lat, i w niej siedział jeden z tych kolegów z Barki i pilował. No ale ta ulotna sztuka, yy, taka delikatna, którą pan sobie powiesi na ścianie w domu, to jednak w przestrzeni publicznej z reguły nie jest prezentowana. No właśnie, ale to chciałem opowiedzieć, że w sumie moje doświadczenie ze sztuką wpierw polegało na tym, że stworzyłem kolekcję sztuki współczesnej. I robiłem to z takim niezwykle mądrym i znanym wtedy człowiekiem Stanisławskim. To był twórca Muzeum Sztuki w Łodzi, Sztuki Współczesnej w Łodzi, niezwykły znawca sztuki współczesnej. I on zgodził się być takim moim przewodnikiem w świecie sztuki, żeby nie narobił głupstw. I to on wskazywał prace, które warto kupić do kolekcji. Jednym z założeń było to, że są to prace, które nadają się do muzeów, że to jest muzealny poziom tych prac i że gromadzimy sztukę tylko XX wieku. I powstała spora kolekcja, i wszystkie jej prace są de facto na terenie moich uczelni. Czyli przyjąłem takie założenie, że nie trzymam tych prac w sejfie, gdzieś w domu, w bunkrze, tylko wszystkie one są eksponowane na terenie różnych uczelni, bo jak mówię, mam kolegium da Vinci w Poznaniu, ale jest też SWPS, który ma filię w, w Sopocie, Krakowie, Katowicach i oczywiście główną siedzibę w Warszawie. Także te wszystkie prace kupione przez Fundację Vox Artist są stale udostępniane młodym ludziom i inspirują młodych do tego, żeby... Z, zrozumieć sztukę współczesną, co jak wiemy nie jest takie proste. To nie jest tanie hobby. E, a jak pan nie? Ale druga część tego hobby, bo ja potem przestałem kupować sztukę i kolekcję rozwijać, tylko uznałem, że lepszą drogą jest robienie czegoś właśnie z artystą. I tym początkiem była Bakanowicz, a potem było bardzo wiele prac. Między innymi przywiozłem do Poznania 30 parę rzeźb to i pokazaliśmy je na rynku. Zostały stworzone totemy Alicji Białej. Są prace na Cytadeli. Między innymi kolegi Andrzeja Banachowicza. Jest też praca kolegi Sołowieja. Także w Poznaniu jest oczywiście Heinz Mack, który stoi przy Muzeum Narodowym. Ta ruszająca się statua. Jest jedna z najpiękniejszych prac Czernego. Czyli golem, który stoi z kolei na końcu alei przy, akademii, przy przy Uniwersytecie Artystycznym. Także w Poznaniu dzięki tej akcji pojawiło się wiele prac w przestrzeni publicznej, a ja, jak mówię, całą energię angażuję w to, żeby tworzyć kolejne. I w tym roku, między innymi, pracujemy nad pracą Izy Gustowskiej, która będzie nad Wartą. Nie zdarza się już panu podejmować takich emocjonalnych decyzji, że to mi się podoba i kupuję? Troszkę się tego oduczyłem. A dlaczego? Bo no to jest... Eee, trzeba zrozumieć w pewnym momencie życia, że posiadanie to jest bagaż. I że trzeba wejść w taki tryb, skoro mogę mieć wszystko, to nie chcę nic. Oj, to takie, takie mnisie podejście. Nie takie mnisie, bo ja po prostu... Odkryłem, że nieposiadanie jest ogromną zaletą, jest, daje lekkość życia. Czyli... No, no nie potrzebuje pan ochrony na przykład. No, między innymi nie. No ale mówi to człowiek, który jest na liście stu najbogatszych w ops To jest już nieaktualna informacja bardzo. No tak. Bo ja w międzyczasie przeprowadziłem sukcesję i właściwie większość majątku przekazałem dzieciom. Także syn zabrał woksy i prowadzi je najlepiej jak można. Córka Ewa wybudowała Concordię czyli w Poznaniu. Czyli fi firmę meblową, jeżeli ktoś nie wie, tak? A, no nie, Vox to więcej, to więcej niż firma to, to, meblowa. To, to były tak. też profile Vox, tak, podłogi. rzeczywiście. Także tych Voxów było kilka i syn je połączył w jedną firmę i to w sumie można powiedzieć wnętrza Vox, bo to jest firma, która zajmuje się wnętrzami z różnych stron, a meble też oczywiście. Ewa zbudowała Concordię w Poznaniu, czyli tą wtedy zdewastowaną właściwie ruinę Concordii Zamieniła w, w, drukarni. w centrum, tak, w dawnej drukarni prasy. I wybudowała też Konkordię design we Wrocławiu na Wyspie Słodowej. Za tą Concordia Design na Wyspie Słodowej dostała wiele nagród. Uznała ją taka platforma architektów międzynarodowa za najlepiej zaprojektowany biurowiec na świecie. Także też. A pan, liga. A pan sobie zostawił działkę edukacyjną bardzo trudną. No właśnie, czy to jest dla pana inwestycja? Nie, nie, to historia w ogóle jest dosyć banalna, bo ja jak może pan wie, byłem kiedyś właścicielem głosu i kilku innych gazet. Miałem też rozgłośnie radiowe i to w ogóle miałem taki pomysł, żeby stworzyć ogólnopolską sieć regionalnych czasopism. No i dlaczego? Dlaczego nie? Okazało się, że większość tych czasopism, które chciałbym kupić, w innych miastach, miało już podpisane umowy z noje Passauer Presse i byli już nie do kupienia. A budowanie prasy od nowa, od zera w tych miastach typu Kraków, Wrocław i tak dalej, wydawało mi się zbyt trudne. Bo w każdym razie, mając te gazety i te rozgłośnie i te ambitne plany, żeby mieć dużą grupę medialną, Założyłem Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, żeby szkolić sobie kadrę, bo wiedziałem, że z tymi komunistycznymi dziennikarzami świata nie podbije. Także wejście w edukację było trochę z potrzeby. Potem oczywiście sprzedałem wszystkie media, bo się okazało, że ten duży projekt jest niemożliwy, a borykanie się z rosnącą konkurencją też m.in. noje pasawerpresę. Groziła śmiercie, śmiercią, bo oni mieli taką siłę, że dla nas już zostawało właściwie nic, bo pilnowali rynku reklam i pilnowali cen papieru na przykład. Także ja kupowałem drożej papier niż oni. Także ta konkurencja z nimi była niebezpieczna, i uznaliśmy, że lepiej sprzedać głos. Ale szkoła została. Ale szkoła została, tyle że zmieniła się i jest dzisiaj, jak mówię, kolegium Da Vinci, jest szkołą grafików, informatyków, projektantów gier komputerowych i najnowszą inwestycją tej szkoły jest EN Studio. To jest dzisiaj najnowsze studio, gdzie można nagrywać filmy i muzykę, robić też gry komputerowe. Jest ogromne, silne zaplecze komputerowe, oprogramowania niezwykle... I dzisiaj to N-Studio funkcjonuje z rosnącym sukcesem, stając się między innymi miejscem produkcji dla wielu zagranicznych agencji reklamowych. Tu były kręcone reklamy firmy Henkel, Totolotka niemieckiego i wielu innych. Także też to powoduje, że do Poznania przyjeżdżają niezwykli ludzie, bardzo często kilkudziesięcioosobowe ekipy, w których są i reżyserzy, i aktorzy, i... I oni odkrywają Poznań, mówią nam o tym, jak im tutaj jest dobrze, że w Poznaniu jest fajnie, bo jesteśmy słowni, bo wszystko, co obiecujemy, jest na tip top. Smakują im pyszne jedzenie w Konkordii, a ponieważ Konkordia postawiła teraz na polskie wina, to oni odkrywają dzięki temu też jakość tych polskich win. I są mile zaskoczeni, że polskie białe wina potrafią być lepsze od ich znanych im często i znacznie droższych. Więc bywa, że wracają z pełnymi kartonami polskiego wina do domu. Także to. O winach chyba osobną do... rozmowę musimy zrobić. Wracamy do edukacji. Proszę. E, gdzieś tam w kilku miejscach pan mówi, bo to nie jest jedna szkoła, przecież tych szkół jest. Tak, ma pan tak. No, Będąc Właściwie... właścicielem kolegium Da Vinci, dowiedziałem się, że można rozmawiać o kupnie SWPS-u, ponieważ część założyciele tej, go, tej uczelni są już w starsi i nie mają z, y, nikogo, komu mogliby te swoje prawa przekazać. I podjąłem z nimi negocjacje, oni uczciwie mówiąc podchodzili do tego nie przez pryzmat, kto da więcej, tylko troszkę według zasady psa w dobre ręce oddam. I długo testowali mnie, czy ja będę dla SWPS-u wystarczająco dobrym założycielem, bo to się tak nazywa śmiesznie nie właściciel, tylko założyciel. No i w końcu uznali, że tak i że można mi oddać re, w ręce SWPS. I to już wiele lat jestem osobą, która odpowiada za strategię SWPS-u, bo ja się nie zajmuję bieżącym rozwojem tej uczelni, ale w międzyczasie staliśmy się pierwszym niepublicznym uniwersytetem. Ciągle jesteśmy w opinii wszystkich komisji, które nas badają, też ministerialnych, tak zwaną uczelnią A+. I zgodnie z tymi... Wynikami jesteśmy lepszą uczelnią nauk społecznych niż Uniwersytet Warszawski, Poznański i Krakowski. Także jesteśmy naprawdę top, top. No, dlatego wracam do pytania. Czy to jest inwestycja? Co, co to jest, jak inwestycja? To jest największa inwestycja, jaką zrobiłem na celowaną na własny, osobisty rozwój. Bo ja byłem wcześniej, mówiąc w skrócie, stolarzem ze Swarzędza. Kolegium da Vinci pokazało mi, że Bycie w uczelni otwiera wiele ścieżek, możliwości i kontaktów. Między innymi tak poznałem, nie wiem, Adama Michnika, generała Jaruzelskiego, Jacka Kurodia i wielu ludzi w tamtym czasie. Oni przyjeżdżali do szkoły na wywiady, na spotkania. Ale nie, ale w... nie, nie po to, żeby zrobić tytuł naukowy, pan to kupił. Nie, dalej jestem inżynierem, także nic z tych rzeczy. A natomiast wyzwania, jakie wywołała. Decyzja o tym, że będę założycielem i taką osobą sterującą SWPS-em, powodowały, że ja z tego prostego inżyniera musiałem naprawdę wiele rzeczy zrozumieć, zwłaszcza w obszarze nauk psychologicznych, humanistycznych. Posarządzanie uczelnią nie polega na tym, że ja mogę komuś coś kazać. Jeżeli będę kazał ludziom robić rzeczy, z którymi oni się nie zgadzają, to szybko się skończy ta współpraca, i to najczęściej także oni mogą odejść, bo najlepsza kadra znajdzie miejsce w każdej innej uczelni. Więc musiałem się nauczyć z nimi rozmawiać tak, żeby się nawzajem rozumieć, a jednocześnie jednak zmienić strategię SWPS-u w ten sposób, żeby ona była maksymalnie nastawiona na to, Kim będzie nasz absolwent, jak będzie studiował i co go czeka w życiu, jak skończy uczelnię? To, jest... to pan mówi, kim będzie ten absolwent. Czy ten absolwent nie. przyszły uczeń panu podpowiada, kim chce być? I to jest wielowarstwowy i skomplikowany proces, bo z jednej strony oczywiście my chętnie rozmawiamy ze studentami, jak sobie wyobrażają swoje życie, ale oni nie oczekują od nas pytań, tylko oczekują raczej pomocy w tym, jak wybrać tą drogę. Więc tu trzeba łączyć naszą wiedzę, nasze doświadczenie, ale przede wszystkim obserwować przyszłość. I prawdę mówiąc to jest cała zmiana filozofii. Bardzo wielu ludzi przez całe życie zafascynowana jest tym, co było. I, i ciągle wspominają, co było, gloryfikują tą przeszłość, opowiadają o niej cudowne rzeczy, a boją się przyszłości. Więc trzeba zmienić w sobie wszystko w głowie i przestawić zespoły, które decydują o rozwoju uczelni na myślenie o tym, co będzie. Jak naszą rzeczywistość zmieni sztuczna inteligencja, jak przygotować studentów do życia w tak zmiennych czasach, jak przygotować ich do podejmowania właściwych decyzji. Ale jak Warto. też ich przekonać, żeby się tego chcieli uczyć. Dam no, przykład. Chińczycy, nie tylko Chińczycy, w wielu krajach takie badanie przeprowadzano, kim chcą być młodzi ludzie, i tam w top, na topowych miejscach pokazywano, że YouTuberami. Na przykład. I, i teraz e, świadomość tego, no dobrze, mamy pięciu YouTuberów, pięć tysięcy YouTuberów, no ale jak będziemy mieli w kraju liczącym 40 milionów ludzi, 5 milionów YouTuberów. Ja, może, żeby tak jakoś odpowiedzieć na to pana pytanie, to opowiem, jaka jest strategia SWPS-u, którą właściwie skończyliśmy nad nią pracę. I ona de facto składa się z kilku słów, które mogę rozwinąć. Pierwszym słowem w tej strategii jest odwaga. Mówiąc inaczej, musimy zrobić wszystko, żeby studenta nauczyć, pokonać własny lęk. Do nas przychodzą często maturzyści poturbowani przez szkołę, bywa, że bici w domu, i to są młodzi ludzie, którzy boją się życia, boją się zmian, boją się innych ludzi, mają zdewastowane poczucie własnej wartości. Więc kluczowym wyzwaniem dla naszego uniwersytetu jest po pierwsze odbudować wiarę w siebie i nauczyć ludzi walczyć ze swoim lękiem, po to, żeby z odwagą ruszyć w świat. Jeżeli to się udaje osiągnąć, to należy uruchomić drugą część tej strategii, czyli ciekawość. Źródłem tego, co student pozna, kierunek, w jakim będzie poszukiwał wiedzy, musi wynikać z ciekawości, a nie z tego, że ktoś mu coś kazał. W efekcie uczymy ich odkrywać świat, pokazujemy im, jaki potrafi być ciekawy, piękny, niezwykły, intrygujący. Trzecim słowem jest otwartość. Ciekawość daje duże efekty, kiedy jesteśmy otwarci na innych ludzi i na inne poglądy. Jeżeli nauczymy studentów otwartości, są gotowi do zmiany własnego zdania, do odejścia od swoich niegdyś takich betonowych przekonań, to tworzymy ludzi, którzy mogą zbudować najważniejszą rzecz w życiu, czyli wspólnotę. Uczymy ich pracy w zespole, uczymy ich tego, jak budować multidyscyplinarne zespoły, jak doceniać w tych zespołach ludzi myślących inaczej i jak dzięki takiej sytuacji, w której ten zespół działa, jak dalece możemy zobaczyć, że nie ma takiej, takiego projektu, nie ma takiego zadania, z którym sobie nie poradzimy, jeżeli dobrze skonstruujemy zespół. Mówiąc inaczej, siła zespołu to więcej niż Leonardo da Vinci, pod warunkiem, że ten zespół z sobą dobrze pracuje. Czyli można stworzyć w pokoju, przy stole, grupę projektową, która prześcignie Leonardo da Vinci i odkryje nowe, możliwe rozwiązania i tak dalej. No i dopiero z tym wszystkim. Można wierzyć w to, że ci ludzie pójdą w kierunku dla mnie kluczowym, czyli będą ludźmi wolnymi i będą kochali wolność i będą chcieli żyć w wolnym kraju, a nie będą wiecznie szukali winnego za swoje nieszczęścia, nie będą próbowali przerzucić odpowiedzialność za swoje frustracje na innych, nie będą wiecznie krytykowali innych tylko dlatego, że sami nie umieją tego zrobić i będą chcieli żyć w wolnym kraju, a nie w kraju, w którym dyktator wmawia im, że wie wszystko lepiej. Nie brzmi to jak zawód przyszłości. Jak to jest, ja to jest pytać, pomysł na życie. To jest pomysł na życie. Czyli nie ma tego, czegoś takiego jak zawód przyszłości. Dobrze pan wie, że nie ma. Zawody będą się zmieniały. Się sugeruje, że w ciągu kilku lat zniknie połowa tych zawodów, że będą inne zawody. Dlatego ja mówię, że musimy uczyć młodych ludzi, żeby byli odważni, ciekawi, umieli pracować w zespole, umieli zmieniać skład tych zespołów, umieli być skuteczni. A czy to będzie się nazywało kowalstwo, czy to będzie informatyka, czy to będzie medycyna, wszystko nie ma znaczenia. To chodzi o to, żeby być gotowym na zmiany i je przyjmować, a nie umierać ze strachu, co się stanie. Trochę nie wiem teraz, czy pracodawcy są na to gotowi, bo pracodawcy pytają, a co tam masz za umiejętność na dyplomie. Dyplom, nie, 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 z czego to, masz? pracodawcy są różni. Większość z nich wie, że skarbem jest pracownik, który jest taki, o jakim ja mówię. Czyli ktoś gotowy do zmian, ktoś gotowy do tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby zmieniać miejsce pracy w sensie stanowisko. To są dzisiaj wymarzeni pracownicy. Najwięcej kłopotuje z pracownikami, którzy coś umieją, nauczyli się tego na blachę, mają to, że tak powiem, wkutę. Ale jak dochodzi do drobnej zmiany, to wpadają w panikę i trzeba ich zwalniać, żeby przyjąć innych. To jest dla pracodawcy bardzo skomplikowany i kosztowny proces. Dużo lepiej dawać szansę pracownikom zmieniać się, pójść do przodu. I wielu pracowników, pracodawców to rozumie. Dzisiaj to, ja się cały impakt, o którym tutaj też chwilę mówiliśmy był o to, tym, że czekajmy słychać, na zmianę. Nie było tego słuchać w nagraniu, więc... No tak, czy... w kuluarowych rozmowach pytał mnie pan o Impact i mówiłem wtedy, że że Impact, jak to taka wielka konferencja, miało wiele nastroi, wiele głosów, były rzeczy słabe, ale było wiele genialnych ludzi i Moim zdaniem do Poznania nigdy by nie przyjechało tylu wspaniałych mówców, tylu mądrych ludzi, gdyby nie było impaktu, więc ja się bardzo cieszę, że ta impreza się udaje. To jest taka rozmowa od przyszłości trochę, to prawda? To tak, A... Impaktu w ogóle sam tytuł mówi, chodzi A... o wpływ. Nie? nie żałuję pana tego, że jest jednak imprezą zamkniętą. Nie no, otwartą tylko trzeba mieć osiem koła. Się no, na... Więc mówmy się, że dla wielu ludzi zamknięta. Nie, jest internetowa wersja, dużo tańsza. Ja nawet nie jestem pewien, czy w przyszłym roku nie będę w ogóle sam śledził impaktu przez internet. A już nie mówię o tym, że do bardzo wielu wykładów, do których będąc na impakcie, nie zdążyłem pójść, bo było naraz kilka rzeczy, to do tego wszystkiego wrócę w internecie. Także ja myślę, że ta formuła. Że jest dostęp internetowy bardzo e, zmienia mój krytyczny stosunek do faktu, że jest tak drogo. Znaczy, ja powiem tak, ja uważam, że powszechny dostęp, ale to właściwie powinien zadać pytanie, ale to jest stwierdzeniem się podzielę, że powszechny dostęp do tego typu konferencji to jest coś bardzo inspirującego, zwłaszcza dla ludzi, którzy jakieś tam ścieżki w życiu poszukują. Niekoniecznie bogatych, dla studentów też i sam, sam mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że udział w jednej z takich konferencji, akurat nie wiem, pakt. Ale na żywo? Na żywo, na żywo gdzie mogłem zadać pytanie człowiekowi, który zapowiadał się jako najmniej interesujący prelegent, a okazał się człowiekiem, który wywrócił stolik. Przynajmniej dla mnie wywrócił stolik. Zmienił sposób myślenia i spostrzegania pewnych rzeczy. To jest coś, co otwiera umysł. No dobrze, ja... W pewnym sensie, trochę żartując, powiedziałem, że najlepszym miejscem na impakcie jest winda. Między dwoma poziomami. Można sobie A właściwie powie... nie winda, tylko schody ruchome. Schody ruchome, które jeżdżą z parteru na pierwsze piętro. Bo na tych schodach, jak się chwilę pojeździło nimi, można było spotkać wszystkich uczestników. I starych znajomych, i yy, takich z niedawna. Naprawdę... Także ma pan rację, no, że czy ten, czy ten czy na osobisty... Schodach mo można porozmawiać. Namawiam wszystkich, których nie stać na Impact, żeby próbowali być wolontariuszami i obsługiwali Impact. A to już daje szansę słuchania wielu rzeczy przy okazji. A poza tym, tak jak mówię, online to będzie droga do tego, że ja bardzo wiele tych rzeczy, których nie mogłem obejrzeć, jednak posłucham. Także wrócę do wersji tej zapisanej Impactu i posłucham wielu wypowiedzi. Też to było na impakcie, ale trochę jak Pan mówił o edukacji. Yy, chciałem spytać o sztuczną inteligencję, bo ona budzi obawy, a na impakcie też o niej mm -hmm. mówiono, że to jest coś, co budzi nadzieję i coś, co może ludziom odbierać pracę jednocześnie. Kto się jej może bać? No, szczerze powiedziawszy, to co mówiłem o strategii SWPS-u, to też jest zbudowana strategia w kontekście sztucznej inteligencji, bo cała rzecz polega na tym, że tak jak w przypadku każdego narzędzia można być albo kimś kto to narzędzie świetnie używa albo być kimś kto jest niewolnikiem tego narzędzia i to dotyczy choćby smartfonu wiele osób wiele, wielu młodych ludzi zwłaszcza tego żałuję strasznie uciekło w świat wirtualny nie I jeżeli dzisiaj się mówi o tym że 30% facetów w wieku 30 lat nie miało jeszcze szansy na seks z kobietą i nie dążą do tego, to jest jakiś dramat. Nie, no ja nie, nie twierdzę, że seks jest najważniejszy w życiu, ale nie umiem sobie wyobrazić mężczyzny, który jednak nie wie, co to znaczy przytulić dziewczynę. Nie? To są takie rzeczy, z którymi żyliśmy od zawsze, ale źle, źle to Ale narasta, jeszcze... narasta. przez internet, przez dostęp do pornografii i tak dalej, nie? Przez ucieczkę w świat wirtualny, przez lęk przed kobietami. No to jest też uboczny skutek tego, że kobiety są dzisiaj znacznie bardziej samodzielne, niezależne, dzielne i, i model relacji kobieta-mężczyzna, w którym mężczyzna dyktuje kobiecie, co ma zrobić i co ma ugotować i co tam jeszcze on przestaje działać, bo często kobieta zarabia więcej i jest lepiej wykształcona od partnera. W efekcie ci faceci trochę boją się tych kobiet. No tak czy owak, wracając do sztucznej inteligencji, ja uważam, że będzie bardzo wiele obszarów, na których sztuczna inteligencja nas będzie wspierała. Będzie wiele, du, duże przyspieszenie w badaniach naukowych, ogromny skok w badaniach, tam gdzie są miliony danych i gdzie człowiek już nie ogarnia tej ilości danych, tam sztuczna inteligencja pomoże to zrobić. To dotyczy między innymi badań kosmosu, wielu badań związanych z, ze składem materii, wielu badań związanych z medycyną. To będzie ogromne przyspieszenie. Natomiast po drugiej stronie będzie, tak jak mówię, no. Sztuczna inteligencja będzie na tyle inteligentna, sprytna i mądra, że podporządkuje sobie wielu ludzi, którzy nie umieją być wolnymi ludźmi. No niedawno naukowcy mówili, że jedną z pierwszych rzeczy, które sztuczna inteligencja się nauczyła, to kłamać. Nawet fli flirtować już umie, więc. Tak, mówiąc, to taki jest piękny film, stary już troszkę, ona, o facecie, który zakochał się w swojej aplikacji. I ta aplikacja dodaje mu wiary w siebie, w ogóle szczęśliwe życie, po czym go porzuca. Wrodzi... Więc myślę, że to jest taki mały zwiastun tego, co może zrobić sztuczna inteligencja. Ale jednocześnie, jednocześnie niedawno ktoś to powiedział, nie pamiętam kto, że nie bójcie się sztucznej inteligencji, to nie ona odbierze wam pracę, tylko ludzie, którzy potrafią się nią posługiwać. No tak. Nie, nie boi się pan. To znaczy, że zawsze będziemy mieli nad nim kontrolę. Wychodziłoby. Garstka to, że... ludzi tak. Nie wymknie się nam ta sztuczna inteligencja. No, są takie prognozy też. Że ja myślę, że dla mas sztuczna inteligencja będzie jak farmer, który hoduje kury i kury go bardzo kochają. Bo przynosi im wodę i ziarno otwiera okna, wentyluje, i kury mówią, ale zajebisty facet tylko nie wiedzą, że na końcu jest ciężarówka i się jedzie tą ciężarówką do rzeźni. Więc ludzie będą na pewno mieli taką sytuację, w której sztuczna inteligencja bardzo zadba o ich dobre samopoczucie i wiele rzeczy, tyle tylko, że stracą wolność, bo to ona będzie decydowała, co oni lubią, będzie decydowała to, co oni robią, będzie decydowała to, na kogo głosują i jak żyją. Mam nadzieję, że ta sztuczna inteligencja nie wpadnie na pomysł, jak nie jeden taki guru tych sekt, które wpadły na pomysł, żeby popełnić zbiorowe samobójstwo, na przykład. Więc może ona, ta sztuczna inteligencja, nie wybierze tej drogi, ale na pewno będzie zarządzała milionami ludzi. Cała rzecz polega na tym, i po to jest też uniwersytet, żeby tych ludzi, którzy chcą być górą, czyli pójść wyżej i, i być tymi, którzy tą sztuczną inteligencją zarządzają, umieją nad nią zapanować, żeby ich przybyło czy innymi słowy, uczyć umiejętności. W jednym z wywiadów mówił pan o, o tym, że nie będzie liczyła się wiedza, tylko umiejętności. Tak. Ale czy chodzi też o umiejętności manualne? Bardzo, bardzo. To jest fragment tej mojej opowieści o lęku. Człowiek boi się mniej, kiedy dużo umie. Nie wie, bo wiedza często nas przytłacza i powoduje, że boimy się jeszcze bardziej. Ale jak dużo rzeczy umiemy, boimy się mniej. I to dlatego, między innymi, fińska szkoła uczy, jak zrobić makaron i obiad, jak zacerować tam skarpety, albo jak naprawić rower. albo to jak umie zrobić. pan? Wszystko umiem, jestem chłopiec z prowincji wszystko umiem. Wszystko umiem. I dzięki temu nie lękam się, bo wiem, że jeżeli nie będę robił tego, co teraz robię, to mogę jeździć rowerem i rozwozić paczki. Bo ubóstwiam rower, jestem silny, zdrowy, mimo że mam już dużo lat. W efekcie umiejętności dają sytuację, w której nie boimy się zmiany. I to jest najlepsza droga do tego, żeby się pozbyć lęku i nabrać wartości, poczucia własnej wartości, umiem to zrobić. Drugim sposobem na to, żeby pokonać lęk, jest to, że zastanawiam się i myślę o tym, co mogę dać innym ludziom. I jeżeli się okaże, że są ludzie, którzy mnie potrzebują, bo mogę im coś dać, niekoniecznie pieniądze oczywiście, czy dać im mogę czas. Posłuchać ich, albo zrobić coś dla nich drobnego. To wszystko powoduje, że nagle jestem komuś potrzebny, że ktoś mnie docenia i z tego mogę wyciągnąć wniosek, że jestem coś wart. A jak jestem coś wart, to już się boję trochę mniej tego świata i tych zmian, więc namawiam do tego, żeby budować relacje z innymi ludźmi, nie przez pryzmat tego, co ja od nich dostanę, co mogę od nich wyłudzić albo co mogę zrobić. W taki sposób, że będę zwycięzcą, i to ja dostanę, tylko odwrotnie. I ile mogę dać innym ludziom? To dodatkowo jest też nasza koncepcja w marketingu. Sprzedajemy mieszkania na tak zwanej Bukowskiej, czyli vis-a-vis will Bukowska. I generalnie mamy takie założenie, że klient mamy takie wyraźne poczucie, że dostał więcej niż obiecaliśmy, i to się sprawdza. Ludzie doceniają, co to dostali cenią jakość tych budynków, są zachwyceni, cieszą się, że tam mieszkają. Proszę mi wybaczyć pewną nieufność, bo to no. e, jest trochę tak, że wielu ludzi patrzy na, zwłaszcza zasobnych ludzi, którzy gdzieś tam hmm. mogą się czuć spełnieni, że oni te, te, te rady e, z czegoś wynikają, z jakiejś potrzeby, że, że chcą manipulować masami. E, ja wierzę, że pan nie chce manipulować masami, ale... Nie, no chcę. Bardzo namawiam na edukację. Żeby, by, żeby były lepsze. Konkurencji pan chce? Konkurencja jest ogromna. Przecież edukacja w Polsce jest rynkiem, w którym ktoś zdewastował konkurencję, bo mamy de facto dwa typy uczelni, publiczne i niepubliczne. Publiczne jakoby uczą za darmo, my uczymy za czesne, przy czym... Gigantyczne pieniądze z budżetu idą do uczelni publicznych. Ja uważam, że wiele z nich pali tę kasę żywcem w piecu. Nic z tego nie wynika pozytywnego. Gorzej, że studentów w tym piecu palą też. No, studenci tam są tak zwaną stonką, czyli kimś to przeszkadza w komfortowym życiu. Natomiast nikt nie wie, a mało kto właściwie wie, że 50% studentów w Polsce płaci za studia, a 50% nie. Czyli nie mówimy o jakimś marginesie studentów, którzy muszą zapłacić za edukację. 50% studentów płaci za edukację, a ja od dawna postuluję sugestię, żeby każdy maturzysta dostawał bon na edukację, bon o jakiejś wartości, z którym może pójść do każdej uczelni. W efekcie to by też zmieniło nastawienie uczelni publicznych. Oni by na tych studentów patrzyli jak na klienta, na kogoś, kto przychodzi z gotówką i który im płaci, i że może sobie pójść. Zaczęliby ich wreszcie szanować i robić to, co ja robię w SWPS-ie, bo my mówimy po pierwsze student i jego przyszła kariera. Nie ma dla nas ważniejszej rzeczy niż student. My, Tylko z reklamacją nie można wrócić chyba, tak? No, zależy na jakim etapie, bo jeżeli wykładowca jest niekompetentny, to my to słuchamy uważnie, więc już nie mówię o tym, że próbujemy tych niekompetentnych wykładowców eliminować, z nimi ich przyjmiemy, ale słuchamy tego, czy studenci rozumieją Wykłady i czy czują, gdzie idą. Notabene tabele u nas jest wiele ścieżek takich do wyboru dla studenta, więc troszkę on decyduje, w którą stronę zmierza. Zasłuchałem się w trochę tę rozmowę o edukacji, ale my już powoli musimy kończyć, więc w porządku. E, właściwie dwa pytania na koniec. Jedno jest dla mnie to. Nazwisko do... i imię, bo obiecał pan spytać. W końcu. <laughs> Obiecałem i powiem. <laughs> ale e, właściwie to jest jedno z pytań retorycznych. Czy Pan się czuje patriotą? Widzi pan tutaj, mam taką flapę, to jest Szymona przypinka. Ja bym niej... może, może opiszę, chociaż skrótowo. Właściwie można powiedzieć, że to jest godło, takie jakie często w klasach wisi, tylko trochę przerobione. Gdzieś orzeł wyparował, kawałki skrzydeł widać. Nie, bo orzeł schował się za to. godłem. Gorzeł z, orzeł ze wstydu. Widząc, co się dzieje w Polsce w czasie strajków kobiet i w czasie tych różnych demonstracji, kiedy policja biła kobiety i łamała im ręce, orzeł widząc to wszystko, schował się za godło, bo nie chce, żeby go było widać, a widzimy tylko skraje jego piór, którymi się trzyma, żeby nie spaść. Więc to Ale nadal je pan nosi. Ciągle je noszę, bo ciągle uważam, że w Polsce jest bardzo wiele do, zmienia, do zmiany, do poprawy. Zmieniło się może tylko to, że dzisiaj mam szansę mówić to, co mi się w Polsce nie podoba, ludziom, którzy za to odpowiadają. I trochę dlatego też byłem na impakcie, żeby przy okazji powiedzieć, co myślę o pewnych sprawach w Poznaniu, w Wielkopolsce, naszym przywódcom, liderom i tak dalej, intelektualistom, bo ich właśnie spotykałem też na impakcie. Ja jestem zawsze nastawiony do miejsca, w którym mieszkam krytycznie, ale nie po to, żeby tylko opluwać to miejsce, tylko po to, żeby je pozytywnie zmieniać. A nie na tym właśnie szukać. polega patriotyzm? No właśnie tak sobie go wyobrażam, że chcę tu żyć, mieszkają tu wszystkie moje dzieci, mieszkają tu wszystkie moje wnuki. Bardzo mi zależy, żeby Poznań był bardzo dobrym miastem do życia. Wiele w tej sprawie już zrobiono. Ale ciągle można zrobić jeszcze więcej i tak naprawdę o to chodzi, żeby ten patriotyzm zrozumieć właśnie w tym kontekście. No, co poprawić? A, a jak pan widzi siebie, swoje miejsce, swoją rolę w tym mieście, państwie, mieście przede wszystkim? No, biorąc pod uwagę, że w sumie byłem prostym chłopcem z małego miasteczka, synem lekarza weterynarii, więc wychowany w lecznicy zwierząt wśród takich właśnie chłopskich różnych kwestii to uważam, że udało mi się bardzo dużo w życiu osiągnąć i jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Uważam, że osiągnąłem apogeum tego, co można w życiu osiągnąć, to znaczy robię to, co mam ochotę i pracuję z ludźmi, których cenię i lubię. Nie wchodzę w żadne dile, choćby najbardziej opłacalne, z kimś, kogo nie cenię, nie lubię, nie szanuję, pogardzam nim czy coś z tego obszaru. Więc życzę wszystkim, żeby też spróbowali sobie urządzić to życie w taki właśnie sposób, że, że praca i życie osobiste, które ja osobi nie rozdzielam tego, bo to nie ma dwóch żyć, to jest tylko jedno życie, którym się praca miesza z moimi osobistymi sprawami, z moim hobby, z moją miłością do teatru i sztuki. <laughs> Wszystko to razem jest pomieszane, ale służyć ma jednemu, żebym się rozwijał, szedł do przodu i miał wokół siebie ludzi, których szanuję i cenię. Jak to prosto zabrzmiało? I to jest bardzo proste. Moim państwa gościem był Piotr Felkel, przedsiębiorca, co jeszcze, biznesmen, a dziś. Emeryt. Emeryt, edukator i rowerzysta. Ciągle. poznanie jak obecnie z Puszczynoteckiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Miło było z panem się spotkać. Dziękuję bardzo. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Nie wiem, czy zauważyłeś, ale wymknęło mi się znowu tej. No bo ty jesteś tej, jak wielu poznaniaków tej. Ja chyba tylko tej nie mówię, O tak to wszyscy. Czyli nowe logo Poznania powinno być y, z tejem. Y, nie wiem, czy tej kabaret, kabaret tej już tego nie y, opatentował. opatentował. Natomiast y, wydaje mi się, z całym szacunkiem dla twórców, że byłoby bardziej rozpoznawalne. Po tej u nas poznają. Po tej u nas poznają. Już nie wiem, czy nie na całym świecie nawet. No jak kiedyś usłyszę za granicą e, tej poznania, to... <grym> to znaczy, że poszło z w Poznaniakiem świat. do czynienia. Znaczy wiesz, no po wielu rzeczach nas poznają. No nie wiem, czy wiesz, co na stadionach, zwłaszcza w Premier League, że Poznań się od A, to wiem. No właśnie. No to logo byłoby trudno z tego zrobić. No, w plecy. <grym> plecy. I napis tej. <grym> tej, no. Tej na plecach. Dobra, zobacz, ile pomysłów. Gdyby było głosowanie ogólnopoznańskie, to takie logo mogłoby wygrać. Eee, mogli by mogli po prostu nas zapytać. wiesz. No zobacz, był za mózgów. pół godziny, <laughs> i byśmy mieli 40 logotypów. Co byśmy powiedzieli tym ludziom, które nas zapytali? Taką jako nie jestem. Nie wiem, jakie powinno być logo Poznania. No właśnie ja też nie, nie, nie wiem. To Ale znaczy... no, tego są fachowcy, żeby nam pokazać. My, okay, my tu to robimy pod, podcast o Poznaniu, więc nie mówię, że my powinniśmy być na logotypie. Dobra, no, my czekamy. My czekamy. My ale czekamy. ale zobacz, ilu nam się tu ludzi przewinęło, którzy wiele wspólnych cech prezentowali, ale przywinęło nam się też kilkoro niepoznaniaków, którzy o Poznaniu mówili same dobre rzeczy i, i podkreślali jedną rzecz, że wy się cholera chwalić nie umiecie. Pamiętasz? Tak. I to jest coś bardzo ważnego, bo m, ostatnio był u mnie kolega z Warszawy. Kazałem mu iść na rynek i napisał mi takiego SMS-a, że mi szczęka opadła. A my mówimy, że, że Warszawa, ogóle... posłuchaj teraz, bo, że Warszawa powinna się uczyć od poznania, jak nie robić betanozy. Wyobraż to sobie? A my jęczymy, nie? Tak. I że ten remont jest godny absolutnie każdej wielkiej metropolii w Europie. To jest człowiek, który jeździ po świecie. I człowiek, którego specjalnie dwa lata temu, jak też był w Poznaniu, wysłałem na te wszystkie remonty, żeby zobaczyć jak wygląda Poznań rozkopany dokumentnie. Teraz mu kazałem pójść, przejść się od kaponiery do starego rynku i nie mógł wyjść autentycznie z podziwu. Ja mam jedno zastrzeżenie do Polski, do poznańskich remontów, do poznańskich zmian, bo niektóre mi się podobają, inne mi się podobają mniej i tak dalej, ale brakuje mi takiego absolutnego przełamywania schematów, nie, na przykład placu kolegieckiego, które niektórzy uważają, że betonoza, inni, że nie betonoza, ale ten, kto tam przysiądzie, to na pewno doceni te kawałek zasadzonych drzew. Bo to jest naprawdę lubiane miejsce i tam ludzie przysiadają nawet w upały, bo można sobie usiąść w cieniu. I tak sobie oczyma. Wiem, że się nie da. Wiem, że technicznie było niemożliwe, ale oczyma wyobraźni. Tramwaj tam chcesz. Nie, nie, gdyby cały plac Kolegiacki utonął w drzewa. czy był lasem po prostu, tak? gdyby był lasem. To, to, były to pokazywano by ten plac we wszystkich chyba telewizjach świata. No, no tak, y y y nie mówię, że tak to trzeba zrobić, ale. No, no o Bałtyku mówiliśmy dopiero co. Przełamanie schematu, przełamanie, z, wprowadzenie czegoś, jakiejś takiej dominanty do, do widoczków tych ładnych naszych, niemuśnych. E, czegoś, co jest inne, co jest, e, co przykuwa uwagę. E, no tego trochę Poznania wybrakuje. O. Czyli plac, który z parkiem. Oj, to moja propozycja. Nazwijcie go sobie później imieniem Leszkowa Ligury. No dobrze, czyli na rynku starym też powinni to samo zrobić. Niekoniecznie. No. Słucha, nie słuchałem tych dyskusji, że tam nie było, że, że były drzewa, no były drzewa. Rozumiem swoją intencję. E, czegoś innego. Pokombinować. Tak. Pokombinować. To nie że tak to jest trudne? Nie ja wiem, to kombinować. jest bardzo trudne. Tak wykombinować, żeby nie było tak jak z tym przewróconym P. Nie? Że, zielu, że można przekombinować. przekombinować że można przekombinować. Że to czasem jest jakiś taki jeden element, z jeden z smaczek, przebłysk geniuszu. Coś, co... Coś, co przykuje uwagę, a cała reszta będzie, e, będzie inna, spokojna, e, taka jak cała reszta, ale, ale jeden element wyróżniający. Coś takiego, co, na co wszyscy powiedzą, to jest ekstra. To jest ekstra. A mniejszość powie, nie podoba mi się. No, a nie odwrotnie. Ale 10 lat później, później ta mniejszość, która mówiła, nie podoba mi się i tak e, będzie po tym miejscu kojarzyła dane miejsce, nie? To tak jak się kiedyś umawiało na Starbęku pod Pręgierzem, bo było właściwie jedynym charakterystycznym miejscem Starego Ręku. Tak dzisiaj nie, mu nie musisz mówić, że e, podawać adresu Bałtyku, tylko pod Bałtykiem i tak dalej. Poznaj ma kilka takich miejsc. Nie? Bardzo charakterystycznych. Bardzo charakterystycznych. Tak. I o takich miejscach się mówi, o takich miejscach się pamięta, takie miejsca się pokazuje ludziom. No i tu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. To jaki jest poznanie, jaki powinien być, na to pytanie też mogliby odpowiedzieć ludzie spoza poznania, bo no. oni patrzą na nas zupełnie no, innego. Mi widzenia. takiego pytania zabrakło e, przy, przy opracowywaniu, chyba że ono z, e, zostało zadane, ale nie poznaliśmy odpowiedzi. Żeby zapytać ludzi spoza poznania, jak nas, widzą? jak nas widzą, z czym się kojarzymy, ten pierwszy przebłysk, być może to by była podpowiedź. A, a ja tylko wiem, że jesteśmy generalnie dobrze kojarzeni. No właśnie. Czasami uzna, uznaje się nas za nudziarzy, ale, ale mamy piękny remont, wygląda. Ale mamy piękny remont. I podobno się nigdzie takim w Polsce nie imprezuje jak w Poznaniu. Tak? Znaczy nigdzie to może przesadziłem, ale że jest w szczycie impreza w Nie miejsc... w Krakowie? No. Na Kazimierzu? No, no tam dobrze, to, masz to imprezuje na Kazimierzu? Nie? No tak, no to specyficzny rodzaj imprezy. No dobrze, okej, okay, no. Co? Mieliśmy Ale temat się wielki, tak. Mieliśmy wielki temat, i myślę, że ten temat jeszcze będziemy kontynuować. Taki mamy plan. No tak, no, zawsze gadamy o Poznaniu. Bo on będzie się tutaj przewijał przez wszystkie rozmowy. Aż kiedyś ktoś tu narysuje nowy no. logotyp Poznania. Tak, a przy okazji, rozmawiając o tym nowym logotypie, pytałem bardzo wielu moich znajomych, czy wiedzą skąd w starym logotypie wzięły się te trzy duże litery POZ. Ty wiesz? Z rejestracji. Nie. nie? A szczerze? Też nie wiesz. Nie wiem. Nie wiesz, z czego się wzięły. A, właśnie. No. Nikt nie wie. Nikogo, kogo zapytałem, przepraszam, jedne, jedna osoba wiedziała. A twórca wie? twórca wie, tak, na pewno wie, bo to była cała filozofia dołożona do tego. To się wzięło stąd, że oznaczenie poznańskiego lotniska to jest POZ. Tak. I chodziło się. o destynację Poznań, czyli żeby tutaj do nas przylatywali ludzie. A w tej chwili po prostu się przyzwyczailiśmy do tego, że te trzy litery są duże. Jak pytałem wszystkich tych ludzi, których pytałem, to wszyscy mówili, no, 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 no duże, bo po prostu tak sobie wymyślił projektant. No ale czytelne uzasadnienie przynajmniej. No, no tak, jak ale już w końcu zdradziłeś. Ale ta historia znikła tak? no to tak. z tym zbiegiem lat, i ona już nie jest tak czytelna, jak była na początku, jak ktoś wyszedł i Wiedział, OK, takie jest, taka jest idea. I ta idea y, przez te naście lat po prostu gdzieś tam sobie odpłynęła. No, wielkim sukcesem idei w ogóle znaków identyfikacyjnych, logotypów i tak dalej jest to, kiedy nie trzeba ich tłumaczyć. Tak, nie wiem, czy ciebie tak dziennikarstwa uczono, ale mnie tak uczono dziennikarstwa, że dobrze napisany tekst jest wtedy, kiedy nie musisz go tłumaczyć. No tak, i ludzie wiedzą, o czym e, piszesz. E, kiedy ludzie wiedzą, o czym piszesz. E, więc tak samo chyba jest z logotypami. Jeżeli od razu za pierwszym strzałem działają, to znaczy, że są bardzo dobre. I kojarzą jak, się tak, a, jak powinny się kojarzyć, a nie tak, jak mogą się kojarzyć. A jak musisz komuś, kto ogląda twój logotyp, dać książkę kodów instrukcji obsługi na tysiąc stron, no to znaczy, że coś nie pykło. No tak, no w rozmowie ostatnią z Maciejem właśnie on powiedział, że jesteśmy na etapie takim, w którym dopiero nadamy temu znakowi znaczenie poprzez wszystkie działania, które będzie miasto prowadziło. I jest... Czyli igrzyska muszą się w Poznaniu odbyć. Hmm. Wtedy, w, 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 w. Wszystkich kanałach no odbywają ten, się <laughs> przez cały czas jakieś igrzyska. Ma... No dobra, pożyjemy, zobaczymy. Okej, okay. logo Ale. żeśmy obgadali. Jednego z mam nadzieję, że charakterystycznych ludzi. Mam nadzieję, Nie. że odcinek się podoba. No, on się obroni sam. Jak ktoś posłuchał i się spodobał, to będziemy zapraszać dalej przecież takich gości. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w poniedziałek. Michał Czajka. Leszek Waligura. Pamiętajcie o opatrzynajcie. Tak, tak, trzeci brat.